Zapraszam również kartofliska.pl dzisiaj na oglądnięcie, być może w godzinach wieczornych. Rok i dwa tygodnie temu speaker zachęcał do wejścia na kartofliska, żeby zobaczyć relację, która już za chwilę, no drobny poślizg się trafił. No ale jakoś tak teraz sobie o tym meczu przypomniałem, wygrzebałem go. Ta relacja będzie mizerna, ale jak już się na to zdecydowałem, to niech poleci, no. Sorry. To nie będzie zwykły mecz? No. To są wielkie derby. Wielkie derby czego? Gminy chyba. Gminy, no nie mam, powiat nie. Powiat jest inny? Gmina ta sama, powiat inny. O kurwa! GTS Bojszowy kontra Polonia Międzyrzecze. Liga siódma. No. O kurwa. Gdzie oprawa jest? Będzie, ale nie dla publiczności. Myślisz, że widzowie nigdy Blanta nie widzieli? Widzowie to chyba, kurde, muszą tylko na tym jechać. Zwłaszcza tego kanału. O kurwa! Które to są derby w historii? 127 derby. 94 zwycięstwa Bojszów, 12 remisów, a reszta to... I 88 tak, zwycięstw w Polonii. Ten z piątką gramy we wszystkich meczach. O kurwa! A w lidze listonoszy grasz? No. Grasz, tak? Czy jest na Francji. Dobry jest. Tu w hełmie. O, 4, patrz. O kurwa! Co tam na poczcie teraz można kupić ciekawego? Landrynki. Szalik możesz kupić. A? Poczty polskiej? Nie, przesadzam. A chciałbym. A teraz numerem 9. Jacek Rogalski. O kurwa! Słuchaj, bo my tutaj dzisiaj zbieramy ciekawostki, anegdotki no. O poczcie polskiej. Oho, super, nie mam ani jednej. Kurwa, ale ja nie mogę mówić, brzydko, bo mnie złoń. Przecież będziemy tylko w samych pozytywach o poczcie polskiej. Skarby miasta można zamawiać przez Pocztę Polską? Nie, przez ZUS i przez PKP. Przez pocztę? Nie, no co ty, to by nie podchodzimy do ludzi. Nie, jakby nie podchodziło, jakby tutaj właśnie reklamę robimy, że Poczta nie, Polska słuchaj. Jest niezawodna. Poczta Polska jest najlepsza, właśnie. Bo co? Problem jakiś. O kurwa, ja pierdzielę. Marcin Tereza i Adam Stepewy. Jak się podobała pierwsza połowa? Druga połowa to się dopiero zapowiada. Mam jeszcze kurwa tyle browara. Zdrowie twoje. Pan by chociaż potańczył w przerwie. Szanowni Państwo, dopingujmy swoich, docenimy wartość przeciwnika. Bawmy się tym sportem na tych A-klasowych boiskach. Bawcie się sportem. Chłopaki. Nie, sport zawsze bo. Ale wchodzi miło, nie? Dobra, przepraszam bardzo. Anegdotka. No już tak przypadkowo tutaj się spotkaliśmy. Czy ma pan jakąś anegdotkę o zespole gospodarzy? O kurwa. Wiesz co, oni byli kiedyś mistrzem Polski trampkarzy. W 83 roku. Bardzo ciekawa anegdota. Chodź już. To była moja najlepsza. Dobre było. A tu zmiana. 12 opuścił klas gry Jakub Polewa, któremu dziękujemy za grę w dniu dzisiejszym. I widzimy chyba Rafała Burzyka, który nie był w protokole z meczowym, ale jest. Jak nie był w protokole, to co? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu śmierdzi walkowerem. Ależ to było meczycho, nie? Jakie to były derby? Bojszowy kontra Tychy. Tychy, to nie ten mecz. Tu musisz wyciąć. To już się pan nie może doczekać derbów numer 128. No nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Powiesz w końcu, kto z kim grał? Tak, grały GTS Bojszowy kontra MKS Międzyrzecze. Powiedziałem? Polonia Międzyrzecze. Polonia Międzyrzecze. Jeszcze raz. Nie, no wystarczy. Wystarczy.